Turbośmigłowy ATR miał lecieć do miasta Oksibile. Lokalne służby rozpoczęły akcję poszukiwawczą. Jest ona jednak bardzo trudna, bo samolot zaginął w odludnym, zalesionym rejonie. 19 osób zostało rannych po zderzeniu dwóch pociągów na Węgrzech. Dowodem w całym kraju strażacy interweniowali od wczoraj aż 1300 razy. Głównie usuwają powalone drzewa i wypompowują wodę z budynków. W Poznaniu po gwałtownej burzy trzeba było zamknąć nowe zoo. Powalone drzewa blokują alejki. Część komerów spadła także na kratki i ogrodzenia. Na szczęście żadne zwierzę nie ucierpiało. W Byczynie na Dolnym Śląsku zaranych zostało 6 domów. Najpierw zaczął padać grad, taki no jak ping-pong, nie? No to więc wjechałem autem do garażu, do stodoły, nie?
i wziąłem telefon i po prostu już nie mogłem odsunąć bramy, bo taka szła fala, ja wiem, z 50 centymetrów jeden samochód mocno. Panele już się wybrzuszają, wszystko, no jest strasznie. Zamrażarka mokre, wszystko, no trzeba to wszystko wymieniać, wyrzucać, suszyć, proszę, no całe pomieszczenie, no wszystko, no. Ostrzegamy, że także dziś burz możecie się spodziewać na Dolnym Śląsku, Polszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskiej i na Podkarpaciu. Już po dwóch godzinach poszukiwań na polach pod Brunwaldem naukowcom udało się znaleźć pierwsze średniowieczne przedmioty, które mogą wskazywać